prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Mam zaszczyt powitać państwa na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powoła członków Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie osoby, które zasiądą w Radzie. Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z tym ograniczenia, powołanie odbędzie się w dwóch częściach. Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wręczy powołania w skład Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Do Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołani zostali pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady. Pan Lucjan Cichosz. Pan Czesław Cieślak. Pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska. Pan Bogdan Fleming. Pani Kamila Grzywaczewska. Pani Teresa Hałas. Pan Lech Kuropatwiński. Pan Artur Maciej Paradowski. Pan Rafał Pelc. Dziękuję panie prezydencie. Zapraszam teraz nowo powołanych członków Rady do sali kolumnowej na dalszą część spotkania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Mam zaszczyt powitać państwa na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powoła członków Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie osoby, które zasiądą w Radzie. Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wręczy powołania w skład Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
do Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej powołani zostali pan profesor Walenty Poczta. Pan profesor Marian Podstawka. Pan Marian Sikora. Pan Błażej Spychalski. Pani doktor Monika Stanny. Pani Barbara Szczepanik. Pan Wiktor Szmulewicz. Pan profesor Antoni Szumny. Pan Jerzy Zająkała. Pan profesor Michał Zasada. Dziękuję panie prezydencie. Zapraszam teraz nowo powołanych członków Rady do sali kolumnowej na dalszą część spotkania. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Dziękuję. Proszę o zajmowanie miejsc. Drodzy państwo, już za chwilę zacznie się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Myślę, że ono będzie trwało około pół godziny.
Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowni Państwo, witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie na inauguracyjnym pierwszym posiedzeniu Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i bardzo proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo Posłowie, Pani Poseł jest tutaj z nami, tak? Szanowni Państwo Prezesi, Przewodniczący, wszyscy Szanowni Państwo Profesorowie, bardzo dziękuję przede wszystkim za przyjęcie nominacji. Cieszę się, że jeszcze w 2020 roku, choć już tuż przed końcem roku, ale niemniej jednak cały czas jeszcze w tym roku, kiedy zainaugurowałem swoją drugą kadencję prezydencką, powołuję tą Radę do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich, dlatego że to jest dla mnie nie tylko jeden z najważniejszych tematów państwowych, kwestie dotyczące wsi i rolnictwa, jak Państwo wiecie i widzieliście przez minione 5 lat, zajmujący bardzo ważne miejsce także w mojej prezydenturze. W sposób niejako dla mnie naturalny traktuję też tą misję prezydencką w tym zakresie, w jakimś sensie jako kontynuację tego dzieła, które zostawił kiedyś i tej myśli, którą zostawił kiedyś pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Ja bardzo często to powtarzałem, ale dla mnie rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski, która stanowi jej większość przecież, to jest bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych, przede wszystkim zmierzający ku realizacji praw konstytucyjnych każdego obywatela. Równy rozwój kraju, a więc zapewnienie wszędzie możliwości dostępu do dobrej edukacji, zapewnienie wszędzie możliwości dostępu do godnych warunków życia, do wszystkich tych nowoczesnych dóbr, które dzisiaj są elementem pewnej normalności, tak, powiedzmy sobie w ten sposób, na zachodzie Europy i do czego my cały czas dążymy, a co w moim głębokim przekonaniu było wielkim niedostatkiem właśnie obszarów wiejskich w ciągu ostatnich minionych dziesięcioleci od 1989 roku. Wielką moją ambicją i takim spojrzeniem na przyszłość było to właśnie, aby te elementy zostały uzupełnione, aby ten przysłowiowy szerokopasmowy internet dotarł do każdej wiejskiej szkoły, żeby dzieci wszędzie miały do niego dostęp, żeby w związku z tym miały jednakowe możliwości rozwoju, żeby ta rodzina, która mieszka na wsi, również mogła swobodnie dojechać do miejsc, gdzie oferowane są różnorodne dobra kultury, takie jak kino, teatr, muzea i tak dalej, żeby wszędzie były zapewnione dobre warunki rozwoju, godne życie i to się dzieje. I jest to dla mnie wielka radość. Cieszę się, że mogę tutaj w Pałacu Prezydenckim również przykładać rękę i pracować nad takimi rozwiązaniami, które to realizują. Ale to jest także i kwestia zapewnienia, czy może przede wszystkim właśnie kwestia zapewnienia dobrych możliwości gospodarowania na wsi, czyli dobrych możliwości, jakbyśmy to powiedzieli w sensie biznesowym, prowadzenia biznesu rolniczego, tak? Czyli gospodarstwa. I to jest wielkie zadanie i bardzo trudne zadanie, wymagające w każdym przypadku konsultacji z ekspertami. I to jest także wielkie zadanie, które chcę właśnie przez najbliższe 5 lat realizować z Państwa pomocą. Część z Państwa zasiadała do tej pory w Narodowej Radzie Rozwoju w sekcji do spraw rolnictwa. Chciałem podnieść tą pracę nad sprawami rolnictwa, obszarów wiejskich na jeszcze wyższy poziom, dlatego zdecydowałem się na powołanie Rady. I w tym aspekcie muszę powiedzieć tak, że w jakimś sensie chciałem bardzo mocno nawiązać do tego, co było, co sam miałem możliwość na własne oczy zobaczyć w 2009 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński powołał swoją wtedy Radę do spraw wsi i rolnictwa
jej przewodniczącym był mój kolega, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, wtedy, z którym razem pracowaliśmy u boku pana prezydenta. Poprosiłem pana ministra o to, żeby podjął się funkcji przewodniczenia tej radzie, dlatego że jakoś tak romantycznie patrząc, uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście także państwo patrzyli przez ten pryzmat właśnie takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu kontynuujemy w obecnej kancelarii prezydenta i chciałbym, żebyśmy to realizowali właśnie jakby kierując się tą jego wizją też tego, że muszą być zapewnione na obszarach wiejskich także takie warunki życia, żeby żyło się tam nie gorzej niż w mieście i żeby ten poziom życia rolnika był jak najwyższy. Tu jeszcze jest drugi element, o którym nie wspomniałem do tej pory, a mianowicie to twarda, ale z mojego punktu widzenia radosna i pozytywna rzeczywistość, a mianowicie, że dzisiaj rolnictwo to jest potężny, niezwykle ważny dział naszej gospodarki, prężnie się rozwijający, to jest ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest nasz potencjał rozwijany na świecie, to jest nasza coraz mocniejsza na świecie marka i to jest także nasza siła. Szczyciłem się i szczycę tym, że wszędzie, gdzie tylko mogłem, starałem się promować polską żywność, promować polskie produkty rolne, że w tych kolejnych 5 latach także ta realizacja polityki zagranicznej, również w aspekcie gospodarczym, z całą pewnością będzie dla mnie bardzo ważną gałęzią mojej działalności. I także i w tym aspekcie chcę być bardzo aktywny, właśnie promując polskie rolnictwo, promując polską żywność, promując wszystko to, co związane z polskim rolnictwem, a przede wszystkim też promując polskie rolnictwo jako to, które przeszło właśnie po 89 roku bardzo długą drogę. Od takiego rolnictwa porzuconego de facto i zaniedbanego bardzo często, gdzie mieliśmy też dużo przecież państwowych gospodarstw rolnych, z którymi stała się katastrofa, czy które doprowadzono do katastrofy po prostu w latach 90., z czego trzeba było jakoś wyjść. No niestety to była tragedia bardzo wielu ludzi na obszarach wiejskich, ale ten trudny czas nam się udało przejść i polska wieś dzisiaj staje się coraz bardziej nowoczesna i jest coraz lepszym miejscem do życia, co zresztą jest doceniane przez bardzo wielu ludzi z miasta, którzy się na tą wieś wyprowadzają i to bardzo często wcale nie na tą wieś podmiejską, tylko bardzo często właśnie się wyprowadzają na tą wieś daleką od miast, właśnie korzystając z tego, o czym mówiliśmy, tak, że na tej wsi pojawia się i coraz częściej jest szerokopasmowy internet, że bardzo wielu ludzi ma dzisiaj taką pracę, którą już abstrahując od kwestii pandemii koronawirusa, gdzie większość porozumiewa się poprzez internet, ale którą pracę można po prostu wysłać przez internet, projekty różnego rodzaju, teksty i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym uważają, że wcale nie muszą żyć w wielkim tempie i atmosferze wielkiego miasta, że właśnie atmosfera wsi spokojniejsza, zdrowsza jest po prostu lepsza. I właśnie chciałbym, żeby w taki sposób też była postrzegana polska wieś, jako zdrowsza, jako lepsza, jako przyjemniejsza do życia, jako wygodniejsza do życia i to jest także mój wielki cel. Bardzo dziękuję, że zgodziliście się państwo przy tym współpracować. Mam nadzieję, że będziemy dyskutowali o tym o czym organizowaliśmy ostatnio konferencje w całej Polsce podczas pierwszej kadencji mojej, a mianowicie perspektywy życia mieszkańców obszarów wiejskich. Mam nadzieję, że dzięki naszej tutaj pracy i współpracy te perspektywy będą coraz lepsze. Tego życzę polskim rolnikom, tego życzę polskiej wsi, tego życzę państwu i sobie także tego życzę. Bardzo jeszcze raz państwu dziękuję, że zgodziliście się na tą współpracę. To jest dla mnie niezwykle cenne. Państwa wiedza i doświadczenie są tutaj czymś najistotniejszym w tym wszystkim i jestem przekonany, że dzięki temu uda nam się wypracować tutaj takie rozwiązania, które przyniosą pożytek na dziesięciolecia.
Jeszcze raz Państwu dziękuję za ten czas, który poświęcacie i mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli zawodową, ale także i osobistą satysfakcję z tej obecności tutaj i z tej przysłowiowej gałązki dołożonej do rozwoju polskiego rolnictwa. I jeszcze raz dziękuję i przekazuję głos panu ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, przewodniczącemu Rady, żeby dalej prowadził, czyli żeby rozpoczynał. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, wszyscy szanowni państwo, ja chcę podziękować panu prezydentowi za powołanie tej rady. Rady, która będzie źródłem informacji, obiektywnych, wiarygodnych informacji o sytuacji na wsi, o problemach, które tam występują, również ze względu na wybitne i kompetentne osoby, które są w Radzie, również Rada będzie źródłem inspiracji i podpowiedzi, jak głowa państwa może również w sprawach dotyczących wsi i rolnictwa wykazywać swoją aktywność. Jest pan, panie prezydencie, jednym z nielicznych polskich polityków, który nie mając w swoim pokoleniu, w pokoleniu rodziców bezpośredniego związku ze sprawami wsi. Jest pan orędownikiem tej wsi i wieś jest przekonana, że pan rozumie sprawy rodzin wiejskich, tej złożonej struktury i złożonych problemów, które na obszarach wiejskich występują. Zresztą pierwsza kadencja również obfitowała w ogromną ilość spotkań z rolnikami, w podpisanie porozumień również z Krajową Radą Izb Rolniczych i z Rolniczą Solidarnością, które dotyczą realizacji pewnych spraw i gospodarczych i społecznych na obszarach wiejskich. Chcę serdecznie również podziękować za tą wielką aktywność na rzecz mieszkańców polskiej prowincji, tej, która w żaden sposób nie może być odbierana pejoratywnie, która jest immanentną częścią państwa polskiego, a ci, którzy wybrali jako miejsce do życia obszary wiejskie, są pełnoprawnymi, pełnoformatowymi obywatelami tego państwa. Mają prawo realizować swoje aspiracje, swoje marzenia życiowe, podnosić jakość życia. Jest to, myślę, dla nas wszystkich absolutnie oczywiste. Bardzo dziękuję również za zaufanie do mnie. Postaram się podołać tym i oczekiwaniom, ale również w sposób dobry zorganizować pracę ludzi o rozlicznych kompetencjach, bo przecież bogactwem tej Rady są właśnie osoby, które mają różną wiedzę, różne doświadczenie, różne punkty widzenia i spojrzenia na sprawy wsi. Jestem przekonany również, że działalność pana prezydenta, wielkie rocznice, które obchodziliśmy i obchodzimy, obfitowały w coś, co nazywam rewolucją godności na wsi. Ludzie na wsi nie czują się i nie mają absolutnie żadnych powodów, by się czuć kimś gorszym, kimś mniej wartościowym. Historia ich rodzin, szczególnie stulecie odzyskania niepodległości, to potwierdziło, pokazało. To jest szlachetna historia obywateli, którzy angażowali się we wszystkie najważniejsze wydarzenia w walczeniu niepodległości, w obronie tej niepodległości, choćby w wojnie bolszewickiej, w czasie II wojny, wspierania żołnierzy wyklętych, znoszenia upokorzeń czasu komunizmu, realnego zagrożenia bytu ekonomicznego w postaci obowiązkowych dostaw i próby kolektywizacji. To środowisko brało istotny udział również w działalności opozycyjnej, niezależnej, która zaowocowała Solidarnością i tym, że mamy wolną Polskę. Ale przecież zajmowanie się sprawami wsi i rolnictwa nie jest tylko partykularnym interesem tych, którzy tam mieszkają. Musimy tłumaczyć tym wszystkim, którzy nie rozumieją, że nowoczesne rolnictwo, że dobrze funkcjonująca wieś, która jest obszarem rozlicznych aktywności ludzkich, jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Często słyszę takie uszczypliwości,
że rolnicy wyciągają rękę po nieuprawnione przywileje, że chcą, żeby traktować ich inaczej niż resztę społeczeństwa, to jest wielkie kłamstwo. To jest nieprawda. Rolnictwo nie tylko w tej sferze symbolicznej, historycznej, tej godnościowej, ale również bardzo konkretnie, na co pan prezydent wielokrotnie zwracał uwagę, rolnictwo dające bezpieczeństwo żywnościowe w tej chwili, zajmujące się sprawami obszarów wiejskich, przyrody, krajobrazu, tego wszystkiego, co jest bogactwem wsi, jest potrzebne całemu społeczeństwu, jest elementem społeczeństwa i jest warto dbać o rolnictwo, warto inwestować w rolnictwo, bo to wszystkim służy. Wszystkim służą. Również szalenie ważne jest to, żeby umieć problemy rolnicze, a ich nie brakuje i nigdy brakować nie będzie. Każdy, kto ma wiedzę o rolnictwie, wie, że nasza rolnicza działalność i związana z siłami przyrody, z różnego rodzaju zawirowaniami rynkowymi, z globalizacją, która staje się naszym udziałem, z polityką Unii Europejskiej, również z coraz bardziej sprecyzowanymi, coraz większymi żądaniami formułowanymi przez inne grupy społeczne wobec rolnictwa, że to rolnictwo zawsze będzie miało problemy. Rozwiązywanie ich, znalezienie najbardziej optymalnych kierunków działań, interwencji państwowej, współpracy środowisk rolniczych, współpracy gospodarczej, może to jest jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata, żebyśmy jako rolnicy umieli z sobą współpracować, wymaga dialogu, wymaga debaty, wymaga dyskusji ze środowiskami rolniczymi. Nie ma możliwości, jeżeli ktoś tak sądzi, to jest w błędzie, nie ma możliwości narzucania, oktrojowania jakichś przepisów prawnych, wprowadzania przepisów bez konsultacji ze środowiskami wiejskimi. Tej debaty zabrakło niedawno nad jedną z ustaw, która zbudowała mur między rolnikami, mieszkańcami wsi, a władzą, bo nie było tej debaty. Rada między innymi po to jest potrzebna, żeby jako miejsce spotkań, miejsce uczciwej debaty na argumenty, również minimalizować takie ryzyka wprowadzania przepisów prawnych, które nie wiadomo czemu miałyby służyć. Chcę, by ta praca była bardzo efektywna. Nie tylko ważne gremium doradzające panu prezydentowi, będące, jak to się w tej chwili mówi, think tankiem pana prezydenta dotyczącym obszarów wiejskich, ale również sprawnie działającym organem, instytucją, która będzie wypracowywała rozwiązania, opierając się nie tylko na wiedzy nas. Tu są wśród nas rolnicy, w tym przedstawiciele naszej reprezentacji europejskiej Kopy Kodżeki, są naukowcy. Chcę bardzo serdecznie podziękować również pani dr Barbarze Fedyszak-Radziejowskiej, która obok Jerzego Zająkały i mnie była w tej radzie przy prezydencie Lechu Kaczyńskim, a jednocześnie później podjęła trud i wysiłek kierowania sekcją Narodowej Rady Rozwoju. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję. Tam wiele ważnych tematów było poruszanych. Ale są przedstawiciele również przedsiębiorców, bo przecież rolnictwo nie funkcjonuje tylko i wyłącznie w sferze wytwórczej. Zdecydowana większość produktów jest przetwarzana. Musi również znaleźć się na rynku w postaci przetworzonej. Są przedsiębiorcy. Są osoby o różnych kompetencjach. Ale przecież będziemy posługiwali się również wiedzą, poradą, podpowiedzią dziesiątków osób, które również mają kompetencje i może w tej Radzie również powinny zasiadać, chociaż zawsze tego typu gremium jest ograniczone liczebnie, bo inaczej być nie może. Dlatego spotkania, które rozpoczniemy niezwłocznie po Nowym Roku, już do świąt innymi myślami są napełnione nasze głowy, po Nowym Roku będę chciał organizować czy w Warszawie, czy w innych ośrodkach pana prezydenta debaty na najważniejsze tematy, które nie mogą czekać. Bardzo serdecznie będę państwa prosił
żeby również do końca roku każdy, kto uzna to za stosowne, przekazał do pracowników kancelarii, do pana ministra Spychalskiego czy innych wskazanych osób, tematy, które uważa, że powinny być podjęte jako jedne z pierwszych, żebyśmy mogli ustalić również harmonogram pracy w 2021 roku, spotykając się czy tu w pałacu, czy w Belwederze, czy też może w dworku pana prezydenta w Ciechocinku, czy w innych miejscach, gdzie głowa państwa użycza swoje rezydencje również dla pracy tej Rady. Chcę podziękować również panie prezydencie za podkreślenie tego związku z Radą przy Lechu Kaczyńskim, która pracowała do ostatniego dnia, do 10 kwietnia 2010 roku, starając się jak najbardziej transparentnie, obiektywnie przedstawiać głowie państwa ocenę ówczesnej sytuacji rolnictwa. Jest pan człowiekiem, który nie tylko szanuje wieś, nie tylko o tę wieś zabiega, czego wielokrotnie dał pan przykłady, ale jest pan również osobą, która potrzebuje konkretnej wiedzy o tym, jak się zmienia polska wieś, jakie zachodzą na niej procesy, w jaki sposób ona reaguje również na to wszystko, co wokół nas w dynamicznym świecie się dzieje. Mam nadzieję, że sprostam tym wszystkim oczekiwaniom i pan prezydent będzie z nas wszystkich zadowolony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, panie przewodniczący, muszę powiedzieć, że już jak pan minister zaczął mówić, że tutaj, prawda, ja nie wywodzę się z terenów wiejskich, już się przestraszyłem, że pan minister powie, że jestem kolejnym polskim politykiem, który ma ambicje zajmować się czymś, o czym nie ma pojęcia. Ale przede wszystkim chcę bardzo podziękować za te słowa właśnie nawiązujące do tej tradycji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo rzeczywiście te sprawy były dla niego bardzo ważne i właściwie to on mnie w jakimś sensie nauczył tego, żeby na polską wieś i na pracę polskich rolników zwracać szczególną uwagę, a zwłaszcza właśnie na tą kwestię rozwoju obszarów wiejskich, bardzo mocno przez Lecha Kaczyńskiego akcentowaną. Natomiast proszę państwa, no ja tutaj otoczyłem się współpracownikami, którzy na sprawach wsi się znają, zarówno pani dr Barbara Fedyszek-Radziejowska, która, tak jak powiedział pan minister, doprowadziła sekcję w Narodowej Radzie Rozwoju, a dzisiaj tutaj w Radzie jest moim pełnomocnikiem i przedstawicielem prezydenta, takimi moimi oczami, uszami, a jednocześnie można powiedzieć śmiało prawie że mną, tak, chociaż jest kobietą, więc prawie że. więc bardzo, bardzo serdecznie pani doktor dziękuję za przyjęcie tego obowiązku dodatkowego obok swojej normalnej tutaj służby dla ojczyzny w Pałacu Prezydenckim i także poprosiłem tutaj o to, by zasiadał w Radzie pan minister Błażej Spychalski, nie tylko jako minister w Kancelarii Prezydenta, ale przede wszystkim jako człowiek, który no całe swoje młodzieńcze życie, no bo teraz już jest poważnym ojcem rodziny, ale całe swoje młodzieńcze życie spędził pracując w gospodarstwie swoich rodziców, więc ma takie doświadczenie bardzo bezpośrednie i wie, co to znaczy obszary wiejskie i rozwój obszarów wiejskich. Dlatego poprosiłem Błażeja, żeby tutaj też był właśnie jako ten przedstawiciel młodego pokolenia, które rozumie, co to znaczy wychowywać się, mieszkać na wsi, chodzić do wiejskiej szkoły i realizować swoje ambicje, tak? I jakie warunki trzeba stworzyć, żeby młodzi rzeczywiście tą możliwość realizacji ambicji mieli. Więc mam nadzieję, że także i Błażej tutaj będzie taką dla państwa wartością dodaną w tej Radzie. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim państwu za to, że zgodziliście się przyjąć tę nominację. Mamy w Radzie przedstawicieli różnych tutaj środowisk związanych z szeroko pojętym rolnictwem. Od przewodniczących związków i organizacji rolniczych poprzez państwa profesorów, czyli specjalistów, naukowców, ale mamy także i po prostu gospodarzy, rolników, mamy starostów dożynek prezydenckich. Chciałem, żeby przyjęła się taka tradycja w Radzie, że
starostowie dożynek prezydenckich, a więc bardzo doświadczeni, wybijający się gospodarze, rolnicy, prawdziwi rolnicy, którzy tą funkcję w danym roku pełnili, aby zasiadali również w Radzie i służyli nam swoim głosem i swoją radą także co do tego, jak podchodzić do spraw rolnictwa, jak podchodzić do rozwoju obszarów wiejskich. Także mam nadzieję, że to zróżnicowane grono tutaj zapewni nam pewien pluralizm głosów, sądów i spojrzenia na sprawy wiejskie, co mam nadzieję będzie korzystne, a przede wszystkim co mam nadzieję, że będzie dla wszystkich Państwa też w jakimś sensie ciekawe. Także liczę na to, że przez te następne 5 lat mojej tutaj służby dla ojczyzny w Pałacu Prezydenckim dzięki Państwa wsparciu i dzięki Państwa pomocy zostawimy po sobie jakąś dobrą pamiątkę, która po prostu będzie służyła dobrze sprawom polskiej wsi i sprawom w efekcie całej Rzeczypospolitej, bo tak jak powiedziałem, tereny wiejskie to większość Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie.